Remisujemy dzisiaj z Garbarnią 1-1 i szkoda, patrząc na tę sytuację Michała Jakubowskiego z końcówki, że nie udało się jednak zostawić tych trzech punktów dzisiaj w Bytowie. No szkoda, tak, ale Garbarnia też miała karnego, którego mogła wykorzystać i ruszyć się, mogło to podtoczyć. Szkoda, że nie wykorzystaliśmy w pierwszej połowie naszych sytuacji, bo było jeszcze drugie sam na sam, zaraz po Kuzimie, dwie minuty później miał chyba Gracjan, jeśli dobrze pamiętam. No szkoda, no nie wygrywamy, kurczę, no też już jest frustracja, bo ileż można nie wygrać meczu. A co się stało w tej drugiej połowie, że troszeczkę Garbarnia zepchnęła nas do defensywy, no i to ona raczej trzymała karty w tej drugiej połowie? Ciężko powiedzieć. Zawsze z reguły gramy właśnie drugą połowę najlepiej. Zawsze w pierwszej wychodziliśmy, kurczę, tak zaspani. No nie wiem, co jest przyczyną tego, że dzisiaj tak w drugiej połowie wcisnęliśmy i że Garbarnia to wykorzystała. Mieliśmy i tak mega szczęście, że wróbel nie trafił tego karnego na 2-1, bo różnie to mogło być. Teraz przed nami bardzo trudny wyjazd do Mielca. To będzie chyba bardzo trudne takie zakończenie tego roku właśnie w tym Mielcu, który teraz ma taką bardzo dobrą serię meczów. No tak, bo to akurat drużyna, która walczyła o awans do Ekstraklasy. Jednak pierwsza liga jest zróżnicowana i każdy z każdym może wygrać i też nie jedziemy jako, że mamy się ich bać, jedziemy wygrać po prostu po 3 punkty i tyle, nie boimy się ich i tyle.